Na bardzo ciężkim terenie, bardzo ważne 3 punkty. Wiadomo, to był mecz zaległy, tak, dlatego gdzieś tam doskakujemy z powrotem. Na pewno gdzieś tam po ostatnim meczu każdy był tak głodny, tak jakby następnego meczu, żeby gdzieś tam się odkuć. No i tak jak powiedziałem wcześniej, no, na bardzo trudnym terenie, na grającą bardzo dobrą drużyną tak naprawdę dzisiaj, no, wywozimy bardzo cenne 3 punkty, także no, niezmiernie się cieszymy, ale mamy w sumie tylko 3 dni, bo za chwilę jedziemy do Głogowa. Plan był prosty, wygrać, no, nic więcej, także no, wiedzieliśmy, że Chojnczanka będzie chciała grać atak pozycyjny, gdzieś tam troszkę może za głęboko się cofnęliśmy, ale czekaliśmy na swoje przechwyty i tak naprawdę z tego padały też bramki. I na pewno gdzieś mieliśmy swoje 5 minut w tym meczu, można tak powiedzieć, bo gdzieś tam Chojnczanka przeważała w tym meczu, ale to my zadaliśmy te ważne takie ciosy i tak powiedziałem wcześniej, no bardzo się cieszymy, bo tak już się powtórzę pewnie znowu na ciężkim terenie, bardzo ważne 3 punkty. My tak naprawdę jutro już jedziemy do Głogowa, więc gdzieś ten czas na pewno jest skrócony na tą regenerację, ale na to jesteśmy też przygotowani, bo nie po to tylaliśmy 3 miesiące w przygotowaniach, żeby dzisiaj za 3 dni gdzieś tam sobie odpuszczać, także jesteśmy na to na pewno gotowi. Jest też duża kadra, duża rywalizacja, gdzieś tam wypadają chłopaki, wskakują następni i też nie odstają, ciągną ten wózek i na pewno to też cieszy i tak mówię, no zobaczymy jak to będzie wyglądało w Głogowie, ale mam nadzieję, że z taką determinacją, z takim podejściem jak dzisiaj będzie tak samo.